Wracamy prosto z sesji Rady Powiatu w Namysłowie, w mieście, gdzie z kasy Rady, właściwie z kasy powiatu zniknęło ponad 800 tysięcy złotych. Mówi się, że może to być finalnie nawet 1 000 000 złotych. Z uchwałej kradzieży trwającej przez ponad 2 lata dokonywał pracownik starostwa powiatowego, gdzie starostą jest członek PiS-u i szef Rady Programowej TVP 3 Opole. Przyjechałem na tą sesję Rady Powiatu z radnym Szymonem Godylą, bo byliśmy przekonani, że w obliczu tej naprawdę największej, jak za rządów PiS-u, afery o tle korupcyjnej wewnątrz samorządów, gdzie mają swoich starostów, sam starosta Gęsiarz po prostu złoży rezygnację. Ale jedyne, czego się doczekałem w czasie dyskusji na sesji Rady Powiatu w Namysłowie, to cynicznych odpowiedzi, ukrywania prawdy, absolutnej buty i bezczelności, a wręcz takiego poczucia bezkarności. I my, drodzy Państwo, jako Koalicja Obywatelska, nie pozwolimy na to, żeby tłuste koty z PiS-u czuły się absolutnie bezkarnie. Starosta z Namysłowa, z którego kasy zniknęło blisko 1 000 000 złotych, nie pozostawił mi żadnego wyboru. Zostałem zmuszony i w związku z tym informuję Państwa o tym, że składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. I to jest zawiadomienie skrupulatnie przygotowane przeze mnie po to, żeby żaden pisowski baron nie myślał sobie, że ten mechanizm protekcji, instytucjonalnej protekcji będzie zawsze chronił ich skórę. W normalnym państwie, uczciwym, demokratycznym ustroju, starosta, który przez ponad 2 lata nie zauważa, że z jego kasy znika sukcesywnie wyprowadzany prawie 1 000 000 złotych przez pracownika starosty, który właściwie podlega samemu staroście, powinien autentycznie natychmiast ustąpić. A dzieje się coś zupełnie przeciwnego. Starosta się broni, starosta udaje, że to nie jego wina, że nie ponosi za to odpowiedzialności. Dlatego to zawiadomienie do prokuratury z artykułu 231 trafi w akta prokuratorskie i zobowiązuje się Państwo dołożyć wszelkiej staranności, jaka jest po stronie mojej jako posła, jako obywatela, żeby te wszystkie afery pisowskie, to złodziejstwo zostało rozliczone. Nawet jeżeli dzisiaj będziemy mieli do czynienia z instytucjonalną bezczynnością, ze słowami, jakie powiedział Zbigniew Ziobro, że gdyby tylko chciał, to mógłby pewne postępowania rozpędzić bądź je wyhamować, to zobowiązuje się, że takie sprawy będą miały w uczciwej, niezależnej prokuraturze bieg bezpośrednio po tym, kiedy PiS skończy rządzić. Dzisiaj do prokuratury wraz z Szymonem Godylą, mojego autorstwa, to zawiadomienie trafia i nie odpuścimy, nie pozwolimy, będziemy im patrzeć na ręce i rozliczać z każdej złotówki. Należy też powiedzieć, że w zeszłym tygodniu jako członek Rady Programowej TVP 3 Opole złożyłem również wniosek o to, żeby odwołać pana Gęsiarza z funkcji przewodniczącego Rady Programowej TVP 3 Opole, ponieważ dalsze jego trwanie na tym stanowisku może w jakiś sposób krępować dziennikarzy w tym, żeby tą sprawę nagłaśniać i żeby o tym mówić opinii publicznej. Należy też dzisiaj powiedzieć coś bardzo ważnego. Dzisiaj 11 radnych powiatu namysłowskiego złożyło wniosek o odwołanie starosty, czyli mamy tutaj już wymagane 3/4 głosów, żeby go odwołać. Natomiast starosta nadal uważa, że jest w stanie jeszcze przez ten miesiąc, który mu pozostał do tego głosu, przekonać któregoś z radnych. Mam głęboką nadzieję, że żaden z radnych nie ulegnie staroście i nie ulegnie jego presji i za miesiąc, ponieważ za miesiąc dopiero może być głosowane jego odwołanie, że za miesiąc będzie odwołany ten starosta, który dopuścił tego, że z kasy powiatu zniknęło 800 tysięcy złotych. A należy powiedzieć, że temu powiatowi bardzo potrzebne są te pieniądze. Byliśmy na sesji Rady Powiatu i wiemy, w jakiej sytuacji jest chociażby szpital, jakie są potrzeby inwestycyjne na drogę i jest niedopuszczalne, że z kasy zniknęło aż 800 tysięcy złotych, jak nie więcej, o czym informują media. Dlatego zaprosiliśmy Państwa w to miejsce, bo tu się mieści Opolska Centrala PiS-u. Tu się mieści centrum decyzyjne i z naszych ustaleń z Szymonem Godylą wynika, że to środowisko polityczne wręcz jest zadowolone, że starosta przyjął taką postawę obronną, że wszystko po nim spływa, ale chcę Państwa zapewnić, że jak tylko skończy się protekcja telewizji publicznej, protekcja
instytucji, które są odpowiedzialne za pracę nad takimi zawiadomieniami, ci pisowscy baronowie, którzy mają tu swoje gniazdo, będą z tego rozliczeni. Nie ma naszej zgody na zuchwałą kradzież, na to, że starosta nie ponosi odpowiedzialności i do tego jeszcze w dalszym ciągu nie chce ustąpić. Powiedz jeszcze, Szymon, o tym, co starosta, jak tłumaczy właściwie zaistniałą sytuację, o samym audycie, to jest ciekawy wątek. Starosta uważa, że tak naprawdę jego sukcesem jest to, że o tej całej sprawie to on się dowiedział, że on tą sprawę nakrył, a prawda jest taka, że ten proceder trwał najprawdopodobniej blisko 2 lata i przez te 2 lata starosta nie zauważył, że z jego budżetu znika ponad 800 tysięcy złotych. W takim samorządzie starosta jako dobry włodarz powinien wiedzieć, że coś się dzieje, a to świadczy jasno o tym, że nie widzi nic w tym złego, a firma, która będzie to audytować, jest to firma, która od lat współpracuje z powiatem, co też budzi nasze wątpliwości, że skoro ta firma przez ostatnie lata pozytywnie audytowała budżet i nie wychwyciła tego zuchwalskiego wyciągnięcia tych pieniędzy, że będzie w stanie teraz coś więcej wyjaśnić. Dlatego też wnioskujemy z tego miejsca o to, żeby pan starosta Gęsiarz zrezygnował i żeby nowy zarząd powołał firmę audytorską, która nie jest związana z powiatem, nie jest związana z tymi osobami, które rządzą tam od lat.